bitwa nieprawdopodobna w waszych rodzinach. To jest coś nieprawdopodobnego. Bitwa o resztkę wiary. Jak teraz uroczyście demon wyprowadza wasze dzieci. To idzie do buddyzmu. To nagle czuje trans. Jest chłopcem, będzie dziewuszką. To bierze do szatanistów. Jeden leci. Leci następne. Wy zaczynacie tracić. To jest ten czas, kiedy on publicznie pokazuje dzieci swoją potęgę. Jeśli ty trwasz przy łasce, a twój syn się rozwodzi, co się dzieje z tobą? Ty się stajesz jego wrogiem numer jeden. Miłość, którą cię kocha jako syn, staje się nienawiścią. Co on robi? Wiecie, ubezwładnia, będzie sądy. Dzieci, to jest, w jaką weszliśmy bitwę, co papież uruchomił z biskupami przez dwa synody. Uroczyście Kościół otworzył drzwi piekła. Zaprosił szatana. Masz już wszystko gotowe. To jest coś, z taką dramatyczną rzeczywistością przyjeżdżam. Tego nie było po żadnej pielgrzymce. Stanął przede mnie wymiar otwartych drzwi piekła. Mówiłem tylko, błagałem, wytrwajcie. Mnie też pomóżcie modlitwą. I tylko prosiłem to, coście mi opowiedzieli. To wszystko dzisiaj. Opowiedzcie Panu coś w Kościele. Podłączcie się pod Jego odkupienie. Żeby to przenieść na łaskę. Bo inaczej to będzie trupami. Dziś omówię wam oficjalnie. Przez dwa synody o rodzinie Kościół sam otworzył bramy piekła. I powiedział, szatanie, pole wolne. Nie ma ich, kto już broni.